Kierowniku! Kopsino szluga na wargę! Słucham? Szluga na wargę, kopsni! A, papierosa! A, ta, do jarania! Pan prosi. Proszę. Amerykańskie! Thanks! Przepraszam pana bardzo. Przepraszam bardzo, czy mógłby mi pan pomóc? Może pan wie, jak dojść do hotelu Bałtyk, co? No wie pan, ja się zgubiłem, no. Nie byłem w Polsce 20 lat i się zgubiłem. Wie pan, mam tu mapę, ale tu się w ogóle nic nie zgadza. Pokaż pan tę mapę. Nie. To stara mapa jest. Zaraz, jakby tu panu wytłumaczyć. Jesteśmy teraz tu, nie? Znaczy tu. Dawna Armii Ludowej, czyli teraz Krajowej. Widzisz pan tamten pomnik? No tak, no pomnik Lenina. Kiedyś to był pomnik Lenina, teraz jest Lenona. Ale wygląda tak samo, tylko mu okulary dokleili. I za tymże pomnikiem skręcisz pan w lewo i pójdziesz pan tak. Ulicą Piłsudskiego, dawna Wandy Wasilewskiej. Przejdziesz pan przez skwer imienia Piłsudskiego, dawniej Marchlewskiego. Przejdziesz pan przez park imienia Piłsudskiego, dawniej NKWD. Aż dojdziesz pan do placu Piłsudskiego. Dawniej Dzierżyńskiego. Nie, Chopina. I na tymże placu stoją trzy pomniki Piłsudskiego. Nie, to jak to tak, aż trzy? Tak. Każdy jeden wychodzi brzydko. To stawiają następny. Aż do skutku. Jeden jest przerobiony ze starego pomnika, co tam stał wcześniej. Piłsudski z fortepianem. I za tymże pomnikiem skręcisz pan tym razem w prawo. I pójdziesz pan tędej. Ulicą księdza Borkowskiego. Dawna Kwiatowa. Ta. Księdza Drewniaka. Dawna Różana. Ta. I księdza biskupa Ignacego Krasickiego. Dawna Ignacego Krasickiego. Ta. Po prostu. Mijasz pan pomnik hydraulików polskich, poległych w walce z sowieckim hitlerowskim okupantem na wschodnich kresach II Rzeczpospolitej, na terenach podmokłych. Taka wielka rura przebita magnetem. I w tenże sposób dochodzisz pan do rzeki. Do rzeki! Tak. Do Wisły. Tak jest. Do dawnej Wisły, czyli do rzeki imienia Andersa. I tam już stoi hotel, póki co Bałtyk. Nie, to ja widzę, że tu się u was wszystko pozmieniało. Ta. Zupełnie inny kraj. A pan jesteś w interesach? Tak. Wie pan, mój bank zakłada tu filię i mam spotkać się z prezesem tutejszego oddziału. Panem prezesem... Prezesem Smolarem. Dawnym towarzyszem Smolarem. I panem Józefiakiem z Agencji Ochrony Sekurita. Dawne ZOMO. Nie, no ale wie pan, to w ogóle strasznie daleko jest. A, daleko. Tak, no to ja sobie podjadę taksówką. Stoją tam jeszcze taksówki pod dworcem? Stoją. Tak. Kiedyś mafia, nie? Teraz też. A może pana gdzieś podwieźć, co? Podrzucić pana? Tak, nie? No. Taksówką? A pewnie.
Czemu nie? Czemu nie? Do super exclusive.